Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest technologia WaterFed i który system do demineralizacji wybrać. WaterFed to technologia mycia okien i elewacji wodą demineralizowaną i tyczką teleskopową z włókna węglowego. Na kompletny system składa się urządzenie do demineralizacji wody oraz kij z włókna węglowego ze szczotką. Mycie odbywa się niskim ciśnieniem wody dzięki specjalnie dedykowanej szczotce. Bez problemu wypłukujemy cały brud z ram i wszelkich zakamarków okien. Pewnie zastanawiacie się nad tym, czy mycie wodą demineralizowaną wymaga użycia chemii. Odpowiedź brzmi nie. Nie potrzebujemy używać żadnej chemii. Woda demineralizowana ma znacznie lepsze właściwości czyszczące niż zwykła woda z kranu i bez problemu wystarczy to, aby usunąć wszystkie bieżące zabrudzenia typu kurz, osady atmosferyczne, osady drogowe. Kolejne najczęściej zadawane pytanie to takie, czy po myciu nie trzeba wody ściągać ściągaczką. Otóż tutaj odpowiedź również brzmi nie. Nie trzeba tego robić ze względu na to, że to jest woda demineralizowana, czyli pozbawiona całkowicie wszystkich minerałów. Dzięki temu po wyschnięciu, po odparowaniu na szybie nie pozostają żadne ślady. Technologia wydała Wam się zapewne interesująca, no ale ile to wszystko kosztuje i czy to w ogóle się opłaca? Zacznijmy od tego, jaki system do demineralizacji jest nam potrzebny. Wyróżniamy w zasadzie dwa typy. Ten tańszy z nich to jest ten system, który filtruje wodę na zasadzie tylko i wyłącznie przepływu, czyli woda wchodzi tędy, przepływa przez żywicę dejonizacyjną, która jest wymienna i wychodzi tędy do kija ze szczotką. Drugim typem systemów są systemy wykorzystujące proces odwróconej osmozy. Woda wchodzi tędy, przechodzi przez pierwszy filtr, następnie tutaj w tej membranie zachodzi proces odwróconej osmozy, czyli dzieli się woda na czystą i na brudną. Ta czysta nie jest do końca idealnie czysta i zostanie dofiltrowana tym ostatnim filtrem, który jest notabene dokładnie tym filtrem, który jest tutaj obok. Tędy wychodzi woda już idealnie czysta, zdemineralizowana. Urządzenie dejonizacyjne jest znacznie tańsze w zakupie. Jest to w zasadzie tylko taka bańka. I sama żywica w sobie jest dość droga i trzeba ją często wymieniać, czyli ono będzie bardziej odpowiednie dla tych osób, które myją mniej lub które mają miękką wodę w swojej okolicy. To urządzenie jest znacznie droższe w zakupie, ale koszty eksploatacji są bardzo niskie, czyli będzie ono bardziej odpowiednie dla regionów z twardszą wodą lub jeżeli planujemy korzystać z tego systemu cały czas, czego Wam życzę. Przed zakupem konieczne jest, abyście poznali twardość wody w regionie, w którym zamierzacie pracować. W tym celu potrzebny Wam będzie miernik TDS. Skrót TDS pochodzi od angielskiego Total Dissolved Solid, co oznacza ilość substancji rozpuszczonych. Po zmierzeniu wody z sieci w Krakowie miernik pokazał nam 186 ppm, co oznacza, że w wodzie rozpuszczonych jest 186 minerałów na milion cząsteczek samej wody. Teraz na ekranie pojawi się tabelka przedstawiająca porównanie zużycia filtrów i kosztów eksploatacji. Kalkulacje, który wybrać system, zostawiam już całkowicie Wam. Musicie wziąć pod uwagę to, jak często będziecie systemem pracować i jaką macie twardość wody. Widzicie koszty eksploatacji dla przedstawienia różnych ppm w tabelce. Pozostaje wziąć kalkulator i samemu się zastanowić. Do systemu potrzebny Wam będzie jeszcze kij. Musicie się zastanowić, na jaką wysokość chcecie nim sięgnąć. Krótkie kije
są tańsze ze względu na to, że sztywność poszczególnych sekcji nie ma takiego dużego znaczenia. Im kij jest dłuższy, tym poszczególne elementy kija muszą być sztywniejsze i cena drastycznie rośnie. Za krótki kij, którym sięgniemy na około 7 metrów, zapłacimy między 800 a 1300 zł. Za kij, którym chcemy już sięgnąć na 15 metrów, zapłacimy między 3,5 tysiąca a 7 tysięcy złotych. Za najdłuższe kije sięgające 23 metrów wysokości zapłacimy nawet 20 tysięcy złotych. Do całego systemu potrzebujecie jeszcze kilka innych akcesoriów. Wszystkie znajdziecie na windshop.pl. Dzięki.